Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki, odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci, powiedział Bartek uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnię, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się, powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda. Pewnego letniego dnia Biedronka Basia i Ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę.
Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. I już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy. Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza. Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i Ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa. Odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. O rety! Nie zdołamy wrócić! Będziemy musieli wysiąść z łódki! Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację. Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy, zauważył mądrze mały ślimak. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zamek z piasku. To był słoneczny, ciepły dzień. Bartek, Basia, Robert i Baltazar założyli kostiumy kąpielowe, wzięli łopatki, wiaderka i poszli na plażę budować zamki z piasku. Zobaczcie, jaki ogromny arbuz! Powiedział zaskoczony Baltazar. Weźmy go ze sobą! Na koniec dnia urządzimy sobie ucztę! Masz rację, Bartek! Zabierzmy go!
Bartek, Basia, Robert i Baltazar ostrożnie toczyli arbuza. Ale gdy przyjaciele dotarli na szczyt górki, okrągły arbuz zaczął zjeżdżać ze stoku. Zatrzymajcie go! Krzyknęła Basia do przyjaciół. Robert wskoczył na arbuza, ale nie potrafił go zatrzymać. Maleńki żuk stracił równowagę i uderzył się w głowę. Soczysty arbuz toczył się dalej. Przyjaciele gonili go tak szybko, jak potrafili, ale owoc był dużo, dużo szybszy. Wtedy stała się rzecz okropna. Arbuz podskoczył do góry i rozbił się o ostry kamień. Nasz pyszny arbuz rozbił się na kawałki. O nie! Baltazar był bardzo smutny. Zamiast narzekać, po prostu go zjedzmy. Zaproponował malutki żuk. Przyjaciele usiedli na trawie i zaczęli zajadać arbuza. Opychali się słodkim owocem, aż ich brzuszki były pełne. Lepiej pośpieszmy się, bo inaczej zabraknie nam czasu na budowanie zamków z piasku. Basia, czekaj! Polecę z tobą! Powiedział Baltazar. Ja też! Dodał Robert. Ale ja nie umiem latać. Zostawicie mnie tutaj? Zapytał Bartek i zaczął szlochać. Zbudujemy trawę ze skórki arbuza. W ten sposób Bartek będzie mógł popłynąć z nami na wyspę. Zaproponował Baltazar. Przyjaciele wybrali 4 mocne kawałki skórki arbuza. Jeden dla Bartka, jeden dla Basi, jeden dla Baltazara i jeden dla Roberta. Maszty zrobili z gałęzi, a żagle z dużych liści. Gdy wszystko było już gotowe, opuścili małe łódki na wodę. Wiatr szybko poniósł ich w kierunku piaskowej wyspy. Hurra! Żeglujemy! Powiedział Bartek z radością w głosie. Przyjaciele dotarli na wyspę, mając jeszcze mnóstwo czasu na zabawę. Zobaczcie, ktoś się zbliża! Ma wiaderko w ręce! Rzeczywiście, w ich kierunku szedł uradowany żuk. Kim jesteś? Zapytała Basia. Jestem Michaś, piaskowy żuk. Mieszkam tutaj i właśnie miałem zbudować zamek z piasku. Naprawdę? Zapytał Baltazar. Możemy się przyłączyć? Oczywiście, że możecie. Pobawmy się razem. Powiedział z radością Michaś. W piątkę zbudowali ogromny zamek z mnóstwem tuneli, wież i mostów. Teraz potrzebuję już tylko flagi na szczycie. Powiedziała Basia i narysowała na liściu portret Michasia, a flagę zatknęła na szczycie wieży. Świetnie wygląda! Czy to oznacza, że to mój zamek? Zapytał podekscytowany Michaś. Po zachodzie słońca Basia i przyjaciele pożegnali się z Michasiem i wyruszyli do domu. Dobranoc, piaskowy królu! Krzyknęła Basia, machając na pożegnanie swojemu nowemu koledze. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już 2 drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią.
Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek. Musisz grać zgodnie z zasadami. Powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wielki pająk. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda zbierali kolorowe liście w lesie, gdy nagle usłyszeli płacz. Słyszysz to, Bartku? Zapytała Basia. Tak, ktoś płacze w jaskini. Przyjaciele bali się, ale wchodzili coraz głębiej do ciemnej jaskini. Wtedy zobaczyli, skąd dobiegał hałas. Malutki żuk siedział i płakał. O rety, co się stało, żuczku? Dlaczego płaczesz? Zgubiłem się w tamtej ciemnej jaskini i nie umiem stąd wyjść. Jak ja znajdę drogę do mojego małego domku? Jak się nazywasz? Zapytał Bartek. Robert. Nie płacz, Robercie. Pomożemy ci wrócić do domu. Powiedziała Basia i przytuliła małego żuczka. Nagle z wnętrza jaskini dobiegł przerażający dźwięk. Nie wiadomo skąd pojawił się wielki zły pająk i zaczął krzyczeć na przyjaciół.
kto mnie obudził? I co robicie w mojej jaskini? Uciekajmy! Krzyknął Baltazar. Wszyscy zaczęli biec. Schowajmy się tutaj! Powiedziała Basia. I wszyscy ukryli się za kamieniem. Na szczęście pająk ich nie zauważył. Ale wtedy Robert zaczął płakać. I pająk znalazł kryjówkę przyjaciół. Bartek, Basia, Robert, Baltazar i Matylda biegli co sił w nogach. Ale orety! Baltazar potknął się o kamień. Wielki pająk zbliżył się do nich. Bartek wziął patyk i odważnie stanął w obronie przyjaciół. Uciekaj, wstrętny pająku! Pająk skupił uwagę na Bartku, gdy Baltazar i Matylda owinęli mu nogi kawałkiem pajęczyny. Basia zaopiekowała się malutkim żuczkiem. Mamy cię teraz! Krzyknął zwycięstko Baltazar. Pająk próbował się wyswobodzić, ale nie był w stanie. Wtedy zaczął płakać. Nie chciałem was krzywdzić. Nigdy wcześniej nikogo nie skrzywdziłem. Byłem zły, bo mnie obudziliście. Proszę, uwolnijcie mnie, a wyprowadzę was z jaskini. Obiecujesz, że nas nie skrzywdzisz? Zapytał Bartek. Tak, obiecuję. Skoczcie mi na plecy, zaniosę was do wyjścia. Wszyscy usiedli pająkowi na plecach i wkrótce byli na zewnątrz. Musimy się pożegnać. Proszę, odwiedźcie mnie jeszcze. Dziękujemy za pomoc. Powiedziała Matylda. Robert zasnął w ramionach Basi. Co z nim zrobimy? Zastanawiała się Basia. Zbudujemy mu wózek. Zaproponował Bartek i wszyscy zabrali się do pracy. Ze skorupki kasztana zbudowali wózek. Koła zrobili z małych żołędzi. Ale gdzie on mieszka? Ja wiem, powiedziała Matylda. Mały żuczek przespał całą drogę do domu. Ojej, mój mały domek! Przywieźliście mnie. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc, Robert. Słodkich snów. I nigdy więcej nie wchodź sam do jaskini, bo znowu się zgubisz. Powiedzieli Bartek i Basia. Potem uściskali Roberta. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Staś i łyżwy. To był mroźny zimowy dzień. Bartek i Basia spacerowali wokół jeziora. Woda zamarzła i jezioro skuła gruba warstwa lodu. Chodź, Basia, poślizgajmy się! Zaproponował mały ślimak. Biedronka z radością się zgodziła. Bartek i Basia ostrożnie weszli na lód. Mocno trzymali się nawzajem i powoli zaczęli jeździć w kółko. Wkrótce zrobiło im się ciepło. Co jakiś czas przewracali się, ale nawet gdy to się stało, śmiali się i wracali do zabawy. Staś przyglądał im się z brzegu. Staś, musisz spróbować. Poślizgaj się z nami, to świetna zabawa. Powiedział do przyjaciela Bartek. Staś trochę się obawiał, ale w końcu zwyciężyła ciekawość. Krzyknął, gdy stopy zaczęły mu się ślizgać. W końcu upadł na pupę. Bartek i Basia podbiegli do niego. Pomożemy ci! Przyjaciele stanęli obok Stasia i ostrożnie ruszyli do przodu. Teraz cię puścimy i pojedziesz sam, powiedziała Basia. Ślimak i Biedronka puścili Stasia. Staś, wolniej! Krzyknęła Basia. Staś próbował się zatrzymać, ale nie udało mu się i wpadł w kolczaste krzaki. Pomocy! Wszędzie mam kolce! Bolą mnie rogi i to bardzo!
Basia pobiegła sprawdzić, czy chrząszcz został ranny. Nie poddawaj się, powiedziała Basia i owinęła kropkowaną chustką rogi Stasia. Po chwili na jeziorze pojawiła się piękna dziewczyna. Ze wspaniałą gracją przesuwała się po tafli. Hej, kim jesteś? Nazywam się Irenka. Jestem lodowym żukiem. Cześć, Irenka. To Biedronka Basia i chrząszcz Staś. Ja jestem Bartek, powiedział ślimak. Jak to możliwe, że tak pięknie jeździsz na lodzie? Zapytał Staś. Bo mam łyżwy, takie specjalne urządzenia, które pozwalają jeździć na lodzie, odpowiedziała Irenka. Trzeba przypiąć je do butów. Sama je zrobiłaś? Zapytał z ciekawością Bartek. Tak, to wcale nie jest takie trudne. Jeśli chcecie, dla was też zrobię łyżwy. Hurra! Hurra! Zawołali z radością przyjaciele. Bartek, Basia, Staś i Irenka poszli do lasu. Irenka przyglądała się gałęziom leżącym na ziemi i w końcu znalazła idealną. Wszyscy wzięli się do pracy. Piłowali i wbijali malutkie gwoździe. Każdy wykonał swoją pracę. Są gotowe, oznajmiła w końcu Irenka. Na stole leżały trzy pary nowiuteńkich łyżew. Bartek i Basia trochę się denerwowali, przypinając do butów łyżwy. Ale to Staś martwił się najbardziej. Bartek i Basia, trzymając się za ręce, weszli na lód. Irenka pomogła Stasiowi. Z łyżwami ślizganie jest dużo fajniejsze! Zaśmiał się Staś. Irenka przez długi czas trzymała Stasia za rękę, aż w końcu mógł się ślizgać sam. Szybko nauczył się skręcać, ruszać i zatrzymywać. Umiem już jeździć na łyżwach, powiedział na koniec długiego, ale radosnego dnia. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kamyki. Pewnego letniego popołudnia Basia postanowiła upiec truskawkowe ciasto. Poprosiła Stasia i Baltazara, by zebrali dzikie truskawki. Chłopcy szybko ruszyli do lasu. Wkrótce Baltazar zauważył na ścieżce kamyki. Zaczął kopać jeden z nich. Ale Stasiowi też spodobała się ta zabawa, więc zabrał kamyk Baltazarowi. To niesprawiedliwe! Ja go znalazłem i ja chcę go kopać! Teraz to mój kamień! Znajdź sobie inny! Ale ja go zauważyłem, więc jest mój! Jęknął Baltazar. Tu jest mnóstwo kamieni, znajdź sobie inny! Powiedział Staś, próbując zakończyć kłótnię. Ale Baltazar nie chciał odpuścić. Odepchnął Stasia i sam zaczął kopać kamyk. Chłopcy przepychali się, aż w końcu obaj stracili równowagę i wpadli do strumienia. Świerszcz Alfonso wyszedł z domu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Co to za hałas? Zapytał. To wina Stasia, zabrał mi kamyk. Nie był twój, ja lepiej go kopałem. Dosyć tego! Przerwał im Alfonso. Wejdźcie do domu, wysuszcie się i powiedzcie dokładnie, o co wam chodzi. Chłopcy mamrotali pod nosem, wchodząc do domu świerszcza. Mokre ubrania rozwiesili na sznurze i czekali na ich wyschnięcie, owinięci w ręczniki. Alfonso dał im ciasteczka i szklankę lemoniady. Promienie słoneczne szybko wysuszyły mokre ubrania. Staś i Baltazar, zajadając ciasteczka, opowiedzieli Alfonso, dlaczego się pokłócili i wpadli do strumienia. Mam ogromną kolekcję kamyków. Naprawdę? Możemy ją zobaczyć? Ucieszył się Baltazar. Oczywiście! Odpowiedział z dumą Alfonso i postawił na stole duże pudełko.
gdzie znalazłeś tyle przepięknych kamieni? Zapytał Staś. Przy strumieniu. Jeśli chcecie, możecie poszukać kamyków. Chłopcy wypełnili koszyki kamykami. Oglądali i układali aż do zachodu słońca. Wkrótce chrząszcz i pszczoła pożegnali się ze swoim przyjacielem i zaczęli wspinać na wzgórze. Szybko dotarli do domku Basi. Mała Biedronka ze złością zawołała. A gdzie moje truskawki? O, rety. Truskawki! Zapomnieliśmy o nich. Ale Basia, popatrz, jakie piękne kamyki zebraliśmy z Alfonso. I co mam z nimi zrobić? Upiec kamykowe ciasto? Prosiłam o truskawki. Ale zapomnieliśmy o nich, przyznał Staś i opowiedział Biedronce całą historię. Rozumiem. Skoro nie przynieśliście truskawek, chociaż pokażcie mi kamyki. Powinniśmy na nich coś namalować. Ten wygląda jak mały domek, a na tym namaluję uśmiechniętą buzię. Świetny pomysł. Zaprosimy przyjaciół i będziemy malować kamyki. Super. Następnego dnia przyjaciele przyszli do Basi. Był Bartek, Matylda, Klara, Laura, Edek i Robert. I gdzie są Staś i Baltazar? Zapytał rozczarowany Bartek. Jesteśmy! Zawołali chłopcy i z dumą pokazali Basi koszyk wypełniony truskawkami. Dziękuję! Powiedziała Biedronka. Gdy ona przygotowywała ciasto, pozostali przyjaciele malowali kamyki. Po skończeniu pracy zaprosili Alfonso na wyjątkową wystawę. Wszystkie wyglądają wspaniale! Jutro przyniosę moje kamyki i też je pomalujemy! Zapowiedział przyjaciołom świerszcz. Gdy truskawkowe ciasto było gotowe, przyjaciele zasiedli wokół stołu i zjedli je do ostatniego okruszka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Gra planszowa. To był piękny wiosenny dzień. Bartek grał z Matyldą w grę planszową. Musieli pokonać długą drogę od myszki do kawałka sera. Zwycięży ten, kto pierwszy dotrze do sera, wyjaśniła Matylda. Bartek zaczął grę. Rzucił kostką i przesunął pionka. Później przyszła kolej na Matyldę. Też rzuciła kostką i ruszyła do przodu. Wygrałem! Zawołał mały ślimak, gdy jego pionek dotarł do sera. Dobrze, wygrałeś. Zagrajmy jeszcze raz. Bartek wygrał też drugą partię. Wygrałem! Znowu jestem zwycięzcą! Zawołał z dumą mały ślimak. Zagrajmy jeszcze raz! Rozpoczęli kolejną grę. Tym razem to Matylda pierwsza dotarła do kawałka sera. Wygrałam, Bartek! To ja jestem najlepsza! Zawołała z radością Matylda. Bartek był bardzo zły. Usiadł pod sosną plecami do Matyldy, żeby nie widziała kostki. Wyrzuciłem szóstkę! Matylda powiedziała, co o tym myśli. To niesprawiedliwe. Rzucaj kostką tak, żebym ją widziała. Nie! Rzuć jeszcze raz. Tym razem wyrzucił dwójkę. Został daleko z tyłu, a Matylda wygrała. To niesprawiedliwe. Ja chcę wygrać. Oszukujesz! Ale Bartek, o to chodzi w grze planszowej. Raz wygrywasz ty, a raz ja. Nie możesz wygrywać za każdym razem. Mogę i chcę wygrywać każdą grę, narzekał Bartek. Był tak wściekły, że porozrzucał pionki na trawie. Dobrze, skoro tak chcesz grać, rób to sam. Matylda odleciała. Będzie lepiej, jeśli zagram sam, mruknął Bartek. Rzucił kostką i przesunął pionka. Rzucił znowu i przesunął pionka. I wygrywał raz za razem. Ale bardzo szybko gra go znudziła. Spróbował więc zagrać z misiem. Ale to nie był wymagający przeciwnik.
Bartek poszedł wreszcie szukać Matyldy. Nie da się tak grać, powiedział do siebie. Odnalazł Matyldę na łące. Grała w karty z Basią, Baltazarem i Robertem. Mogę z wami zagrać? Zapytał uprzejmie Bartek. Pewnie, że tak, ale nie zawsze będziesz wygrywał, a ja nie chcę, żebyś rzucał kartami. Ostatecznie Matylda zawołała Bartka. Bartek, zagraj z nami, ale nie złość się, jeśli nie wygrasz. Obiecuję. Zgodził się Bartek i pobiegł do swoich przyjaciół. Grali w karty, aż zrobiło się ciemno. Bartek wygrał jedną grę, a Matylda drugą. Robert, Baltazar i Basia też raz wygrali. Bartek był tak szczęśliwy, że może grać z przyjaciółmi, że w ogóle się nie złościł, gdy przegrywał. Staś przelatywał nad łąką i krzyknął do przyjaciół. Zobaczcie, wystrugałem patyki. Zróbmy ognisko i upieczmy na nich jabłka. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Dołączył do nich Edek. Wszyscy budowali ognisko, kroili jabłka i piekli je nad żarzącym się drewnem. Przyjaciele zjedli wszystkie jabłka. Bartek oddał ostatni kawałek Matyldzie. Naprawdę chciał jej powiedzieć coś miłego, ale jedynie wykrztusił: proszę, to dla ciebie. Gdy jabłka zostały zjedzone, przyjaciele włożyli patyki w ognisko i malowali nimi obrazki na czarnym, nocnym niebie.